Dzień dobry, Anna Lachowska, Remigiusz Brubel, Fundacja Przemocy. Dzisiaj będziemy pokazywać Wam część pracy w naszym programie Dada Detox, program pracy samemu nad sobą. Będziemy analizować opowiadania czy krótkie formy literackie, które napisali o swoim problemie do rozwiązania niektórzy z uczestników programu. Oczywiście czytamy anonimowo formy literackie tych uczestników, którzy wyrazili na to zgodę. Będziemy analizować, co w tym można zobaczyć. Na pierwszy ogień idzie Aneta. W swoim życiu Aneta przywykła do świadomości, że albo ktoś ją kochał, albo nienawidził, a przynajmniej tak to odczuwała. Nigdy jednak nie potrafiła sobie racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Zawsze starała się być miłą, rozsądną, bezkonfliktową osobą, która nikomu nie wadzi. W taki sposób zresztą była wychowywana, więc nawet nie wyobrażała sobie, że mogłaby być inna. Co prawda miewała poczucie, że mało kto ją rozumie, lub czasami miała poczucie niższości, ale myślała wtedy, że wynika to z jej usposobienia i chyba tak już po prostu musi zostać. Zawsze była ufna, czasami bierna, więc może dlatego często starała się podporządkować innym i słuchać dobrych rad, jednak w pewnym momencie jej życia czara goryczy się przelała i postanowiła się od tych dobrych rad raz na zawsze uwolnić. Wiedziała, że będzie musiała zacząć stawiać granice i w niektórych sytuacjach musi zacząć być stanowcza. Ale wiedziała też, że innego wyjścia nie ma, bo po tak długim czasie bycia bierną nie odzyska swojego życia, w które każdy wchodził z butami. Dobrze pamiętała, jak często była krytykowana za swoje decyzje i jak czasem były ranione jej dzieci. Chciała ich chronić. Nie chciała, by znów były narażone na bezpodstawną krytykę, niedootrzymywane obietnice bądź przemoc fizyczną i psychiczną. I mimo, że Aneta ze strony psychologów i pedagogów dostawała pochwały za dobre wychowanie dzieci, nie potrafiła do końca uwierzyć w to, że jest dobrą matką. Sama też zdawała sobie sprawę, że nie jest w najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej, że być może potrzebuje pomocy specjalisty, bo doszło do tego, że przez długi stres zaczęła odczuwać objawy somatyczne. Mimo to postanowiła rzucić się w wir pracy, mając świadomość, że musi zarobić na rodzinę. Jednocześnie wiedziała, że jest to też forma ucieczki przed osobami narzucającymi się. Dzięki ciężkiej, intensywnej pracy mogła unikać pewnych osób, mogła zacząć zarabiać i spłacać zaległości, mogła zacząć sama utrzymywać rodzinę, a dzięki zamianie natrętnych myśli na te związane z pracą i dzięki ruchowi mogła ulżyć sobie w częstotliwości objawów somatycznych. Kontakt z ludźmi sprawił, że zaczęła stawać się znów bardziej otwarta i bardziej pewna siebie. Mama Anity nie potrafiła pogodzić się z brakiem czasu u córki, myśląc jednocześnie, że nie ma tego czasu też dla dzieci, tym bardziej, że w tym roku dzieci przeszły na edukację domową. Aneta usłyszała zarzut ze strony mamy, że odcięła się od całej rodziny i znajomych i że nie ma nikogo, zapominając, że w przeszłości sama odradzała jej przyjaźń z wieloma osobami i ponieważ uważała, że są fałszywe i ją wykorzystają. Aneta nawet nie chciała jej tłumaczyć, że ma sporo znajomych, którzy aż się proszą, aby ją odwiedzić, a jej dzieci na dzień dzisiejszy czują się naprawdę dobrze. Na początku Aneta dawała się sprowokować różnym zarzutom bądź krytyce ze strony mamy, ale później wolała nie odpowiadać na jej podniesiony głos, ponieważ jej syna bardzo stresowały takie sytuacje. Zaczęła ona podczas długich wizyt po prostu wychodzić do drugiego pomieszczenia. Niepokojem mamy było też to, że od pewnego czasu Aneta zaczęła zgłębiać psychologię i mówiła o niej głośno. Tłumaczyła pewne kwestie jej samej i dzieciom. Mama zarzuciła córce, że przez psychologię odcięła się od ludzi. Nie rozumiała tego, że jej córka po prostu chce zgłębiać swoją wiedzę w różnych dziedzinach i chciała poświęcić na to czas. Niestety z tego powodu mama zaczęła stawiać ją w złym świetle w oczach jej dzieci i rodziny. Miała też nadzieję, że Aneta wszystkie swoje problemy, jakie ma, rozwiąże za pstryknięciem palca, a niestety tak się stać nie mogło, bo ona potrzebowała na to trochę więcej czasu. Oprócz problemów w relacjach ze swoją mamą, Aneta ma także problem w dogadaniu się ze swoim mężem. Paweł, bo tak ma na imię jej mąż, zawsze próbował udowodnić przed całym otoczeniem, że Aneta zabrania mu kontaktów z dziećmi, choć często sam nie przyjeżdżał o umówionym czasie na spotkanie. Można było odnieść wrażenie, że miał jakieś poczucie winy i wiedział, że zrobił źle, ale zawsze próbował to zrzucać na kogoś innego lub na niefortunny splot zdarzeń. Układając sobie życie na nowo z inną kobietą, myślał, że uda mu się wszystko pogodzić, ale sytuacja go chyba przerosła,
bo jak to sam później określił, myślał, że będzie fajnie, a fajnie nie jest. Od kilku lat Paweł żyje z partnerką, z którą ma dziecko i głupio mu się przyznać przed samym sobą i przed innymi, że ona ma nad nimi kontrolę. Do takiego stopnia, że ustawiła mu funkcję namierzania GPS w telefonie i że wie, gdzie Paweł się porusza. Jest chorobliwie zazdrosna. Jeżeli chodzi o jego problem z widzeniami z dziećmi, z Pawła strony doszło jeszcze nieopłacenie alimentów na czas, brak pracy, czasem choroba, a niestety jeśli nie pojawi się w czasie, w którym był umówiony, próbuje nerwami i siłą wymusić inny czas, gdzie to dla wszystkich staje się obciążające i irytujące, tym bardziej, że jest to już nagminne. Warto tutaj wspomnieć, że dzieci z własnej inicjatywy nie chcą ojca odwiedzać, ponieważ nie przepadają za jego obecną kobietą. Inna sprawa, były nieraz świadkami awantury alkoholowej. Niestety Paweł nadużywa alkoholu od lat i nie chce poddać się leczeniu. Obecna partnerka w przeciwieństwie do Anety to toleruje. Miejmy nadzieję, że naszym bohaterom uda się wszystko poukładać tak jak należy i podejmą wysiłek, aby zawalczyć o dobro własne i o dobro dzieci. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to to, że tu nie ma fabuły, nie ma symboliki. Jest tylko czysty opis, charakterystyka, która mogłaby się znaleźć bądź to w jakiejś gazecie, w jakimś czasopiśmie, bądź to ewentualnie w lekko zmienionej formie w dokumentacji u psychologa. Tu nie ma nic głębiej, nic bardziej osobiście. Jest jakby zarysowany obraz samej siebie i swojego życia z podaną sekwencją problemów, z podaną sekwencją problemów i swego rodzaju jakby usprawiedliwień z jednej strony, zarzutów do drugich, trzecich stron. To jest taki etap, w którym kręcimy się w kółko. Jakby jest status quo i z tego nic nie wynika. Ciężko jest zajrzeć głębiej, ponieważ osoba, która opowiada o sobie w ten sposób, ma taką gotową, zastaną formułę tego, jak swój problem, jak swoje życie widzi. Ciężko tu jest znaleźć jakieś takie miejsce do jakby podważenia tego, ruszenia, żeby coś się posypało i żeby coś się zmieniło. Dużym problemem jest to, że pewne jakby postawy wewnętrzne są innym ludziom przypisane. On chce to, ona chce to, ona myśli tamto. To jest coś, co nas bardzo od ludzi oddziela. I ja wierzę w to, że ta druga strona w ten sposób myśli. A przynajmniej, że w ten sposób to, co myśli, wyraża. Natomiast za każdym konstruktem myślowym stoi cała wielka historia, cała metanarracja, całe setki tysięcy przeżyć, doświadczeń, uczuć i myśli. I to są konstrukcje w ogromnej mierze obronne, a więc podobnie skonstruowane jak ten opis. To jest pewna opowieść o świecie, o najbliższym świecie i ona ma taką skamieniałość takiej prawdy ostatecznej, takiego status quo. Bardzo charakterystyczne w tym opowiadaniu jest właśnie to, że tu się nic nie dzieje. Jest tylko i wyłącznie opis. To jakby pokazuje tą taką ciężką wręcz statyczność. Jakby osoba narratorki czekała, aż jakieś zmiany w niej zaistnieją, aż będzie mogło się zadziać coś dalej. Jednocześnie jest dużo właśnie o osobach trzecich i o tym, że one też są niezmienne. Mają błędne poglądy, błędne jakieś postawy, uczucia. Też one nie są postaciami dynamicznymi, ponieważ to nie jest nie tylko forma literacka i nie było to zadanie na kursie pisania kreatywnego, tylko zadanie w programie autoterapii dla DDA. To oczywiście osoba pisząca dopiero się przymierza. Nie bardzo wie, czego ja oczekuję, tak? I czego może oczekiwać po swoim własnym pisaniu. Więc dałam jej takiego
taki lekki impuls i zaraz zobaczymy, co z nim zrobiła. Impuls fabularny, żeby dalej ten opis, taki skostniały, chyba takiego określenia użyłaś, żeby go trochę ulirycznić. Tak, żeby coś się wydarzyło, ponieważ tylko wydarzenia dają nam możliwość zmiany. Dopóki jest konstans, dopóki jest opis, ciężko dojść do pewnych wniosków. Dopiero opisując jakieś na przykład nasze interakcje, zastanawiając się, co druga osoba mogłaby powiedzieć, zrobić, jak zareagować, co my byśmy mogli zrobić i jak zareagować, możemy dostrzec coś więcej o sobie, o swojej mechanice, czy o tej drugiej osobie. To jest fragment Anny. Aneta wstała po 10:00. Co za luksus. W ten deszczowy dzień dzieci też jeszcze wylegiwały się w łóżkach. Matka podobno jest zaziębiona, więc nie powinna dzisiaj wpaść. Ex wczoraj dzwonił pijany do dzieci, więc pewnie odsypia. Cudowna, szara, mokra niedziela, w którą nikomu nic się nie będzie chciało. Wymarzony dzień dla siebie i domu. Aneta poszła więc do kuchni, włączyła czajnik, otworzyła szafkę z kubkami i... Co jest? Wyjąkała. W szafce po piersi jej matki, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie, wygłaszało oceny czystości kubków oraz ich wzornictwa. Zatrzasnęła szafkę i otworzyła tę z kawą. I tu po piersi matki wygłaszało porady dietetyczne. Z ciekawości zajrzała do szuflady ze sztućcami. Tam straszyło oblicze ex-męża. Natomiast w lodówce i szafce z talerzami też była matka. Właścicielka tego przybytku zrobiła sobie kawę, otworzyła jedną z szafek i powiedziała do matki. No i tutaj wchodzi znowu autorka. Dzień dobry, mamo. Co ty tutaj robisz? Czy ty przypadkiem nie jesteś chora? Tak, trochę jestem, odparła mama. Ale nie aż tak bardzo. Aneta zakłopotana, nie wiedząc co powiedzieć, odrzekła. Wiesz, mamo, ja wróciłam z delegacji, już nie musisz tu nic robić. Poradzimy sobie z Weroniką. Proszę cię tylko, abyś oddała mi klucze, bo Weronika za kilka dni rozpoczyna pracę i musi mieć swój komplet. Mama nic nie mówiąc sięgnęła do torebki i długo szukała pęku kluczy. Wydobywając je, położyła je na szafce. Dzięki, powiedziała Aneta. W tym samym momencie Felix, biało-czarny kot Anety, skoczył na stół. Wyglądało na to, że przyciągnął go zapach kawy. Próbował wsadać nos do kubka i zaczął się łasić. Kawa działała na niego podobnie jak waleriana lub cukier waniliowy. Gdy je wyczuwał, momentalnie się ożywiał i miał nagły przypływ miłości. Mama widząc to, zareagowała podniesionym głosem. Fu, kot na stole, weź go zwal z tego stołu. Mój Konrad nigdy by na to nie pozwolił. Tyle razy ci mówiłam, pozbądź się tego kota. Nie stać was na jego utrzymanie, a po drugie na pewno ma pchły. Zawsze jak u was jestem, to mam wrażenie, że coś mnie gryzie. Aneta jednym ruchem ręki delikatnie strąciła kota ze stołu i lekko podniesionym głosem odpowiedziała. Mam się pozbyć kota, którego dzieci pokochały? Jak mama to sobie wyobraża? Poza tym on prawie nigdy nie chodzi po stole. Wie, że mu nie wolno. Aneta zniesmaczona zaczęła się zastanawiać, ile razy jeszcze ten temat będzie maglowany. Irytowało ją też, gdy mama za każdym razem wspominała o Konradzie, mężczyźnie żonatym, który wszedł w życie matki, nie oferując zbyt wiele w zamian. Nie podobało się jej również to, że nie rozwiązując do końca swoich problemów w małżeństwie, matka wdała się w romans. Zresztą sama co jakiś czas namawiała Anetę do związania się z kimś, sugerując, że będzie jej łatwiej. Opowiesz mi, jak było w delegacji? Zapytała mama. Aneta trochę się rozpromieniła. Jasne, odpowiedziała z uśmiechem i ożywiona, licząc na to, że rozmowa od tej pory będzie przyjemniejsza. Wiesz, było bardzo fajnie. W pracy naprawdę świetni ludzie, dobrze nam się współpracowało, a po pracy? Mega dużo atrakcji. Morze, plaża, długie spacery z dziewczynami, oglądanie pamiątek. Za rok jadę na 2,5 miesiąca. Chociaż odpocznę sobie fizycznie od tego pędu tutaj i psychicznie od niech ciekawej atmosfery w pracy. Mama niepewnie spojrzała na Anetę, dając do zrozumienia, że chce o coś zapytać. Był tam może jakiś fajny kierownik, na którym można zawiesić oko i który może cię podrywał? Aneta szeroko otworzyła oczy, spojrzała na mamę z niedowierzaniem i powiedziała podniesionym tonem. Mamo, a może najpierw byś zapytała, czy ja w ogóle kogoś szukam. Mama z niezadowoloną miną spojrzała na córkę, jakby jej się zdawało, że ewidentnie coś z nią jest nie tak, a dobrze wiedziała, że Neta jeszcze leczy złamane serce po pewnej zakazanej miłości, która zakończyła się kilka miesięcy temu i może być jej trudno rozmawiać na takie tematy. Jednak podejście mamy było zawsze podobne.
Gdy jej córce rozpadały się związki, jej matka nad tym nigdy szczególnie nie ubolewała, ponieważ kandydaci na zięcia wydawali się jej mało wartościowi. Aneta, widząc, na jaki tort schodzą te wszystkie rozmowy, zaczęła marzyć tylko o jednym. O świętym spokoju i o tym, żeby te żenujące rozmowy nareszcie się skończyły. Stała od stołu i zamknęła szafkę, w której była mama. Odetchnęła z ulgą, wzięła kilka łyków kawy i podeszła do lodówki, aby wyjąć z niej ciasto. Gdy ją otworzyła, szybko tego pożałowała. Córciu, przecież wiesz, że się o siebie martwię. Mama dalej ciągnęła swój wywód. Przez te twoje problemy finansowe nie mogę spać po nocach. Musisz coś z tym zrobić. Aneta przewróciła do góry oczami i odrzekła głośno, wzdychając. Tak, wiem, mamo. Robię, co mogę, a niczego nie przyspieszę. Paweł przestał płacić alimenty i jeszcze z tym muszę się uporać. Bądź spokojna, wszystko załatwię. Mama jednak była zniecierpliwiona. Tylko to załatwiaj, bo czas leci. I nie siedź ciągle w tej psychologii, bo to nie jest dla ciebie dobre. Ja nigdy nie wgłębiałem się w psychologię, jakoś żyję. A ty przez to od ludzi się odcinasz. Nie jest tak, mamo. Naprawdę, odparła Aneta. Gdyby nie psychologia, w obecnej pracy nawet miesiąca bym nie wytrzymała. A pracujemy już ponad 2 lata. A dobrze wiesz, że dużo ludzi od nas odeszło, bo psychicznie nie wytrzymywali. Mówiąc to, Aneta wyjęła ciasto z lodówki i ją zamknęła. Odstawiła blachę na bok, znów wzięła łyk kawy, a następnie otworzyła szafkę, aby sięgnąć po talerzyk. Weź ten jest najczystszy, powiedziała siedząca w szafce mama, wskazując na talerzyk. Dziękuję, odpowiedziała Aneta. Zjesz kawałek ciasta? Chętnie. Aneta ukroiła ciasto dla siebie i dla niej. Zaparzyła też dla mamy kawę. Jakoś wcześniej nie przyszło jej do głowy, żeby to zrobić, ale stwierdziła, że miło będzie wspólnie napić się kawy. Sięgnęła do szuflady po sztućce i momentalnie ją odrzuciło. Z szuflady niespodziewanie odezwał się jej ex. Aneta, czy myślałaś o 18 Weroniki? Wiesz, chciałbym ją sfinansować i chciałbym dać mojej córce prezent. Aneta, słysząc to, nie wierzyła własnym uszom. Człowieku, co ty mówisz? Przecież ty od pół roku nie płacisz alimentów. Nie dajesz na podstawowe utrzymanie, a na to będziesz miał pieniądze? Ja wszystko ureguluję, zapewniał nachalnie Paweł. Chciałbym tylko, aby rodzina mogła przyjechać do Weroniki na urodziny. Zszokowana Aneta jeszcze nie zdążyła odpowiedzieć, a z szafki odezwał się głos matki. Tak, tak, też jestem tego zdania, że dziadkowie i chrzestni powinni być na jej 18. Przecież tamta babcia też na pewno tęskni za wnukami. Anecie opadły ręce. Okej, niech tak będzie, powiedziała. Ale urodziny będą wyprawione trochę później, ponieważ nas w sierpniu nie będzie. Nagle Paweł się obruszył. Ale mnie to nie interesuje, bo ja chcę do córki przyjechać w dzień urodzin. Aneta sfrustrowana zamknęła szufladę. Widzisz, mamo, w jakiej sytuacji on mnie stawia? Tak, widzę. Mimo wszystko wypadałoby babcię i chrzestnego zaprosić, odparła mama. Wiesz co, mam pomysł. Może wyprawmy te urodziny za 4 tygodnie, ja ci pomogę i przygotuję jedzenie. Mama nie dawała za wygraną. Mamo, ale ja nie wiem, jak będę stała finansowo za 4 tygodnie. Poza tym muszę jeszcze o tym porozmawiać z Weroniką. Aneta już pomału utraciła cierpliwość. No tak, bo wy na pewno tej 18 i tak nie wyprawicie, powiedziała pretensjonalnym tonem. Mamo, naprawdę chcemy ją zrobić, ale wtedy, kiedy będzie nam pasowało, odparła Aneta. No, ciekawe kiedy, zobaczymy. Patrzyłaś na tą szafkę w piwnicy, czy będzie ci tu pasować w tym dużym pokoju? Na którą? Aneta była już serio zakręcona tym, co się dzieje. No na tą, o której rozmawiałam z właścicielem, gdy ci wstawiałam pralkę. Powiedział, że możesz się wnieść, jeśli nie masz gdzie trzymać ubrań. Mamo, ale ja mam gdzie trzymać ubrania, muszę je tylko przesortować i niepotrzebne powyrzucać. Mówiąc to, Aneta wyszła z kuchni do drugiego pokoju, zostawiając mamę samą. Tutaj nadal rzuca mi się w oczy ogromna zachowawczość. To jest opowiadanie. Tej mamie można było zatkać usta ciastem, na siłę nawet. Można jej było kocią kuwetę wstawić do szafki. Można było zacząć kombinować, jak przez szafkę wchodzi się do kogoś i wejść matce do domu albo eks-mężowi. Można było zrobić całe mnóstwo rzeczy. A jednak nawet w wyobraźni autorka nie pozwala sobie przekroczyć granicy spolegliwości. Jeśli nie pozwala sobie na to nawet w wyobraźni, to ciężko będzie, żeby postawiła jasną granicę w rzeczywistości. Mówisz o tym, że w tych szafkach, tak, kuchennych, że pojawiła się matka, pojawił się były mąż i że jest to oczywiście gra wyobraźni, tak? Bardzo sugestywna, ale jednak. I można myśleć to, że
Tutaj Aneta samej sobie nie przypisuje żadnych ukrytych, nieistniejących w rzeczywistości mocy, żeby się od niechcianych osób odpędzić. Tak, on nie jest tutaj demiurgiem w ogóle w tym własnym świecie przedstawionym. Jest postacią na równi planową, co matka, a będąc autorem opowiadania... Nawet, przepraszam, nawet nie na równi planową, co po prostu tutaj rola autorki ogranicza się do bycia narratorką. Tak, tak, ona tak. Nawet, ona nawet nie jest postacią. Nie mam, jak to czytam, to nie mam tego poczucia, że za tą postacią się cokolwiek kryje, że kiedykolwiek dalej w tej opowieści, jakkolwiek ona nie będzie się rozwijać, że ja trafię na osobę z krwi i kości. Nie mam w ogóle tego poczucia. Ciężko sobie ją wyobrazić w ogóle jako postać. Ja widzę zarys tylko osoby. Widzę szlafrok, głównie szlafrok. Matka jest jakoś w moim wyobrażeniu określona, a jakby naturalnym, zdrowym jest to, że my się utożsamiamy z, lub zaprzyjaźniamy z narratorem pierwszoosobowym, bo on nam w pewnym sensie sprzedaje swoje istnienie. Chyba że jest bardzo wycofany właśnie i przez to jest nijaki. Wszystko, co tutaj wiemy o Anecie, wiemy z opisu, a nie ze słów, które ona mówi do matki albo z myśli, które jej się pojawiają. Chciała tak, czuła tak, była w takiej takiej sytuacji. Natomiast ona sobie nawet nie pozwala pomyśleć czegoś w stylu kurwa mać, nawet w szafce. A nie oszukujmy się, to by było naturalne. To byłoby naturalne jak najbardziej na miejscu. Proponuję dalej pisać to opowiadanie i zacząć przełamywać granice, które są w głowie. A więc najpierw narratorka powinna zacząć mieć intensywne opinie w swojej własnej głowie na temat tego, że w jej szafkach hulają członkowie jej rodziny. Potem powinna zacząć mieć słowa, a potem powinna zacząć wdrażać je w czyn. To bardzo pomaga, dlatego że jest to rodzaj przećwiczenia sytuacji, z którą się nie miało do czynienia. Ciężko jest wymyślać wydarzenia, owszem, ale tutaj autorka, narratorka może postawić sobie łatwo jeden cel. Ona chce mieć puste, znaczy zastawione tylko swoimi rzeczami szafki, a druga strona cały czas się w nich pojawia, w związku z czym cała fabuła może dotyczyć rozwoju postaci w jej buncie, w jej wyznaczaniu granic. I to w moim odczuciu jest bardzo, ale to bardzo potrzebne osobie, która to napisała. Najpierw pozwól sobie na myśli, po prostu na myśli o tym, co ta matka i ten eksmąż w tych szafkach robią. Na całą gamę uczuć, bo ty sobie nie pozwalasz nie tylko na wkurwienie się, ale to jest taki savoir vivre, że musi ci być ciężko w gorsecie tego savoir vivre'u. Dlatego, że pierwsze co mówisz, to jest dzień dobry mamo. Ani się nie przestraszasz, ani się nie oburzasz, ani się nie dziwisz, tylko jesteś do dyspozycji osoby, która w nadprzyrodzony sposób ma swoje gadające po pierwsze w twojej szafce, tak? Ty sobie nie dajesz w ogóle miejsca na reakcję. Jedyną właściwą reakcją jest dzień dobry, mamo. I tutaj już widać przynależność do tej osoby, to, że to jest twój właściciel niemalże. I podobnie zresztą z eksmężem, tak? Zero buntu, on po prostu może dziamgać. Przychodzi mi ogromna ilość możliwych reakcji, takich fabularnych. Trzaśnięcie drzwiczkami, szufladą, ucieknięcie z wrzaskiem, wypuszczenie czegoś z ręki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj poziom samokontroli jest tak wysoki, że oni nie muszą już nic robić, żeby mieć kontrolę. Ponieważ ty masz nad sobą względem nich samokontrolę tak wysoką, że sama siebie obsługujesz jako przynależny do nich. Powiedziałaś, że to jest savoir vivre, którego gorsecie autorce jest bardzo ciężko się poruszać. Jest nawet gorzej, bo chociaż to jest niemalże bezpłciowy, bezbarwny, wyświechtany frazes, to autorka pokazuje, że właśnie to, że nie ma życia,
to można, to jest ten frazes wyświechtany, ale można to jeszcze opisać jakby na nowo. To nie jest w ogóle prawdziwa osoba, to nie jest w ogóle prawdziwa postać. Już w pierwszym zdaniu tego opowiadania czytamy, że w swoim życiu Aneta przywykła do świadomości, że albo ktoś ją kochał, albo nienawidził, a przynajmniej tak to odczuwała. Tylko że kochać albo nienawidzić można za coś, można mieć, żywić taką postawę wobec jakiejś osoby, ale tylko wobec takiej osoby, która swoją egzystencję organicznie wypełnia sobą, po prostu sobą. Natomiast w tym opowiadaniu postaci, którą ma uosabiać Aneta, jej nie widać. Ona jest z formalnego punktu widzenia wyłącznie narratorką, natomiast dwóm postaciom, które się tam pojawiają, które posiadają jakąś swoją jakość, czyli matce i eks-mężowi, ona po prostu pozwala tym postaciom się do siebie dostać. Więc nawet to nie jest żadna postawa miłości ani nienawiści. Natomiast dookoła Anety pojawiają się postacie, które będą chciały ją zawłaszczać. Emocjonalne wampiry. Drugie zdanie. Nigdy jednak nie potrafiła sobie racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Czyli dlaczego jest tak, że albo ktoś ją kocha, albo nienawidzi, albo przynajmniej żona tak to odczuwa. Tak mówią osoby, którym przesadnie zależy na opiniach, na ocenach innych ludzi. Znaczy, one nie widzą innej możliwości niż to, że mogłyby być kochane, albo że żywi się w stosunku do nich nienawiść. Nie ma nic pomiędzy. Charakterystyczne jest przecież dla osób ze środowisk dysfunkcyjnych myślenie spolaryzowane, myślenie w spolaryzowanych kategoriach, myślenie w ekstremach. To nigdy nie jest spektrum. A więc będzie albo tak, albo tak. Zdrowy człowiek, który ma swoje życie, a jak powiedziałem wcześniej, tutaj autorka nie ma swojego życia, zdrowy człowiek dba o to, co on sam o sobie myśli. W przypadku konfrontacji z krytyką, w pierwszej kolejności, w pierwszym impulsie w ogóle decyduje, czy jest krytyka, na którą on chce odpowiadać. Dopiero potem w ogóle to robi. Kolejne, trzecie zdanie. Zawsze starała się być miłą, rozsądną, bezkonfliktową osobą, która nie wadzi nikomu. W taki sposób zresztą była wychowywana, więc nawet nie wyobrażała sobie, że mogłaby być inna. Jak się o kimś mówi, że jest miły, rozsądny, bezkonfliktowy, to tak naprawdę jest żaden. Jak rodzic wychowuje dziecko, żeby to dziecko stało się miłym, rozsądnym, bezkonfliktowym człowiekiem, to nie jest wychowanie, tylko próba takiego wyciszenia wszelakich popędów wynikających z cech osobowości, z charakteru, z temperamentu tego dziecka. Ja to bardzo dobrze u siebie widziałem. I jeszcze znamienne jest to, że w tym pierwszym fragmencie, bo mamy ten pierwszy fragment taki całkowicie opisowy i drugi, który jest dialogiem. To w tym pierwszym opisowym fragmencie z niego możemy dowiedzieć się, że Aneta wydaje się osobą, która ma wiedzę o tym, jak powinna przemodelować swoje życie, swoje zachowanie. Ma świadomość, jak jest krzywdzona, przez kogo. Można się domyślać, że ona zdaje sobie sprawę, że rzeczywiście chce to zmienić. Ale to jest jedno. Dialog, scena dialogu całkowicie temu zaprzecza. Czyli ten pierwszy fragment, o ile jest opisem, oczywiście, to jednak możemy go też rozumieć jako przykład. Przypuszczam, że to jest opis stworzony przez osobę, która jest już zmęczona kompulsywnym przegadywaniem swoich problemów. Myślę, że ta wiedza, ta świadomość, o której dowiadujemy się z tego pierwszego fragmentu, jest już wystarczająca, żeby wejść w bezpośrednią akcję i wyłącznie na tej akcji się skupić. Ja myślę, że stąd jest właśnie to poczucie takiego
zastoju i skamienienia, o którym mówiłam wcześniej, że tu jest jakby już wszystko przetrawione, a nic się nie dzieje dalej, czyli właśnie nie pojawia się ruch, czyli teoria nie wchodzi w praktykę. Teraz czas na opowieść drugiej uczestniczki programu DD Detox. Beata w sumie od dzieciństwa była przyzwyczajona do tego, że mało kto się nią interesuje. Jako dzieckiem w rodzinie, bawiącym się przez większość czasu samodzielnie albo pochłoniętym nauką lub oglądaniem kreskówek, żyjącym więcej w swoim świecie niż realnym między ludźmi, jako uczniem, zdolnym, ale leniwym w szkole, jako kobietą, w ocenie innych za inteligentną, zbyt zarozumiałą, za grubą. Do tego, że ona i jej działania, w tym szkolne, nie są wystarczające. Trudno się dziwić, że wsiąkła, kiedy pojawił się chłopak, Mateusz, który przyjął ją z dobrodziejstwem inwentarza, z którym widywała się sporadycznie, ale z którym pisali maile kilka razy w tygodniu i czatowali w weekendy, gdy specjalnie po to jeździła do taty na uczelnię. 7 lat trwała ta ich relacja na odległość. Z początku dużą, bo Polska, Szkocja, później tylko 400 km od siebie, zanim przeprowadziła się z rodzinnego Wrocławia do jego Warszawy, zamieszkać z jego rodziną pod jednym dachem. Życie na tyle pokrętnie im się układało, że utknęli pod tym dachem na dłużej, we troje z jego matką. Beata, widząc, że wszyscy wokół pożenieni, niektórzy nawet dzietni, postanowiła, że czas na ślub i niewiele przemyśliwając, namówiła Mateusza. Od tamtego czasu coś zaczęło się w Beacie zmieniać. Myślała najpierw, że chciałaby mieć dzieci, więc wzięła się za swoje zdrowie fizyczne, cielesne, czyli leczenie tarczycy, zmiana żywienia, treningi siłowe, które stało na drodze zostania matką. Podczas gdy ona rozwijała się zawodowo i treningowo, Mateusz miał coraz głębsze poczucie, że znalazł się w potrzasku, z którego nie może się wydostać. Potrzasku kredytu, który pod wpływem matki wziął z bratem na brata mieszkanie, potrzasku zawodowym, potrzasku obecności matki w tej samej przestrzeni, co uniemożliwiało zaznawanie bliskości z własną żoną. I znikał. Znikał w pracy, w domu po godzinach, dorywczej nad własnymi projektami, które miały mu dać większy komfort finansowy, w graniu na konsoli i komputerze, nie słysząc, że Beata czuje się coraz bardziej osamotniona i nie widząc, że coraz bardziej się od siebie oddalają. Beacie było coraz trudniej z tym, co czuła w środku, a czego nie umiała jeszcze wtedy nazwać. Miała tylko poczucie braku, pustki, nieadekwatności życiowej i zawodowej. Czuła się jak popsuta zabawka, którą trzeba naprawić, żeby funkcjonowała prawidłowo i nie czuła się źle. Nie wiedziała jeszcze, jak tego dokonać, więc zrobiła chociaż ten jeden mały krok, żeby uporządkować swoją prokrastynację. Okazało się jednak, że 8-tygodniowy trening poznawczo-behawioralny był tylko liźnięciem tematu, zaadresowaniem wierzchołka góry lodowej, a ta była wielka i trudna do objęcia umysłem, do eksploracji tego, co jest pod powierzchnią wody. Beata wciąż miała niewystarczająco zasobów, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i wyprowadzić siebie i Mateusza w nowe miejsce, z dala od teściowej, więc dawała sygnały, hinty dotyczące wspólnego zadziałania, które myślała, że zostaną odebrane przez Mateusza tak, jak kiedyś, kiedy nie musiała się szczególnie starać w komunikacji, żeby do niego dotrzeć. W poczuciu braku zrozumienia i osamotnienia wsiąkła w kolegę z pracy. Tyle wspólnych tematów i zainteresowań. Taki nieszczęśliwy żonaty, że dawał zainteresowanie, ciepło, bliskość, najpierw platonicznie, a później przez krótki czas fizycznie. Aż kolega z pracy stwierdził, że on chce dla siebie czego innego i wszedł na drogę Buddy, jak to nazwał, i się pożegnał. Od czasu do czasu przesyłał tylko propozycje lektur i wykładów. I wtedy nastał czas intensywnego rozwoju, bo Beata z lektur korzystała w pełni, kopała głębiej, odnajdowała kolejne, które pomagały jej dojrzewać. Pomagały zrozumieć, że nie tędy droga, że kolega to po raz kolejny wpadnięcie z deszczu pod rynnę, patrząc na wyjście z deszczu domowego pod rynnę małżeńską. Wzloty, w okresie przymusowej wyprowadzki od teściowej na poddasze do znajomych, z Beaty wyjazdami i delegacje przez prawie kwartał na dni robocze, i upadki, gdy powrócili pod wspólny dach, ale obarczeni nowym kredytem zaciągniętym na cudze potrzeby, wzajemnych relacji Beaty z Mateuszem trwały. Wzloty i upadki. Biblioterapia Beaty sięgała coraz głębiej i głębiej, aż wykiełkował w niej pomysł terapii grupowej dla kobiet,
pod okiem autorki kilku przeczytanych przez Beatę książek. Najpierw było to czyste marzycielstwo, ale po zmianie pracy, a potem poznaniu w niej świetnego człowieka, z którym zaprzyjaźniła się bardzo. Początkowo działali razem tylko w sferze hobbystycznej, z biegiem miesięcy i doświadczeń jednak zaczęli dbać wzajemnie o swój dobrostan. Marzenie przerodziło się w rzeczywistość. I wtedy zaczęło się jakby nowe życie. Przyjaciel stawał się coraz bliższy, Mateusz coraz dalszy. Beata miała poczucie, że Mateusz pozostał gdzieś daleko w tyle, że pod względem dojrzałości nie dorównywał już ani jej, ani tym bardziej jej przyjacielowi, który sam przeszedł terapię, najpierw grupową dla DDA, potem pozostał w indywidualnej. I poczuła, że mimo tych wszystkich wspólnych lat, Mateusz nie jest jej przyszłością. Że wyszła za niego, będąc kompletnie niedojrzała, nie wiedząc, kim sama jest i dokąd zmierza. A jednocześnie czuła, że przyjaciel jest tym, z którym wolałaby dzielić dalsze życie. Odeszła więc. Pożegnała się z Mateuszem najpiękniej, jak potrafiła, dziękując za to minione życie i wyprowadziła się do wynajętego niedaleko pracy mieszkania, żeby zacząć swoje własne życie, żeby poznać siebie, a jednocześnie mieć przestrzeń dla przyjaciela. Było tylko jedno ale. Choć oboje, przyjaciel i Beata, marzyli o wspólnym życiu, zbliżając się do siebie coraz bardziej mentalnie i emocjonalnie, mając siebie nawzajem, na wyłączność, intymnie, to na drodze wspólnego życia stało i stoi małżeństwo przyjaciela i dzieci, do których jest tak przywiązany, że nie wyobraża sobie siebie z dala od nich. I kolejna rynna się kłania. Żeby nie było jednak tak gorzko, to te 2 lata samodzielnego życia na własnych warunkach, z możliwością zadbania w pełni o siebie i swoje potrzeby, dały Beacie naprawdę dużo. W tym czasie dojrzała bardziej niż przez całe swoje wcześniejsze życie, uzyskała większy spokój wewnętrzny, uporządkowała sprawy, w tym finansowe, zaczęła bardziej niż kiedykolwiek opiekować się sobą, w tym poprzez wychodzenie do ludzi, które zawsze było niezwykle trudne. Doczekała się diagnozy spektrum autyzmu, kiedy poszła szukać pomocy, nie radząc sobie ze stanami w chadzie. Poczuła, że fajnie by było żyć z kimś, komu zależy na jej dobrostanie, ale widać to jeszcze nie ten moment. Poczuła, że teraz jest czas najbardziej na to, żeby wziąć się za barki ze swoimi problemami, ale i na to, żeby zacząć mieć dla siebie więcej wyrozumiałości i współczucia. Po młodość nauczyły ją braku litości dla siebie. Czas pokaże, do czego Beata dojrzeje, albo do czego dojrzeje jej przyjaciel. Teraz fragment napisany przez Annę, swego rodzaju pomost. Beata skończyła pisać, mając dziwne uczucie, że ktoś się jej przygląda z tyłu, choć na pewno była w domu sama. Odwróciła powoli głowę i dostrzegła pół kobietę, pół fioletowego trzmiela. What the fuck? Znana jej postać przebierała za malutkimi skrzydełkami, utrzymując swój tłusty brzuch w locie. To była matka chrzestna, Kopciuszku. Beata siedziała, nie mając nic do powiedzenia, gapiła się tylko z miną tego starego Szweda z memów. Wróżka chrzestna, tak, kochanie. Zrobimy tak, bo nie mam czasu za wiele. Chodź do okna, zobacz, popatrz, idzie facet. Zaraz go zrobimy jak trzeba i wtedy wyjdziesz do sklepu. Jakby niechcący na niego wpadniesz i będziecie żyli długo i szczęśliwie. To jaki ma być? Szybciutko, złociutka, opowiadaj jak na spowiedzi świętej. Teraz dopisuje Beata. Och, wróżko chrzestna, niech to będzie singiel, nawet z odzysku. Żebyśmy mogli spędzać ze sobą czas wieczory, weekendy, urlopy. Byleby nie chciał spędzać ze mną każdej wolnej chwili, bo lubię i potrzebuję mieć czas tylko dla siebie i na swoich warunkach. A on fajnie, żeby lubił mieć czas dla siebie i swoich pasji. Niech ma swoją przestrzeń i respektuje moją, a jednocześnie chce swoją i moją dzielić ze mną. Niech chce spędzać ze mną czas i wówczas będzie faktycznie tu i teraz, ze sobą i ze mną. Niech potrafi dawać i przyjmować ciepło i bliskość. Nie ma oporów przed przytulaniem mnie, ani przytulaniem się do mnie. Niech będzie szczery, ale asertywnie, nie chamsko i inteligentny, ale bez zadęcia. Niech ma do siebie dystans, będzie wyrozumiały, akceptujący dla swoich i moich braków. Niech umie mnie otwarcie doceniać, a jeśli krytykować, to mądrze, a nie agresywnie. Niech widzi mnie, a nie swoje wyobrażenie o mnie. Niech słucha i słyszy, będzie uważny i rozumie, że może liczyć na to samo z mojej strony. Niech umie mówić tak, żebym nie musiała snuć domysłów. Niech ma chociaż 2 obszary zainteresowań wspólne ze mną,
Niech będzie ciekawy świata i chętny do jego poznawania nie tylko solo. Niech będzie sprawny fizycznie i lubiący aktywność, ale nie od niej uzależniony. Niech nie ma aktywnych uzależnień, w tym behawioralnych. Niech zarabia na swoje utrzymanie, hobby i inne przyjemności. Nie oczekuje, że będę go utrzymywać. I, to taka wisienka na torcie, niech będzie niehomoseksualny, uważny i demokratyczny w sferze intymnej, bez wybujałej ambicji na tym polu. I ani za wysoki, żebym nie musiała wspinać się na palce do całusów albo on zginać w pół, ani niższy ode mnie, jeśli o to też mogę prosić. To, co mi się tutaj rzuciło w oczy, to to, że to jest facet niezależny, podczas gdy wszyscy trzej mężczyźni z realu, z rzeczywistości, to były osoby kompletnie zależne. Mateusz zależny od matki, gotowy być zależny od żony, w sensie taki prowadzony i habituowany. Drugi mężczyzna to osoba poszukująca mądrości, zdrowia i siebie pod przewodnictwem innych. Czy to w terapii, czy to w buddyzmie. W każdym razie to jest człowiek, z tego opisu przynajmniej tak wynika, szukający ścieżki, którą mógłby pójść. Trzeci jest osadzony w swoim życiu i tak jakby nie może o nim decydować, no bo względy moralne, bo względy etyczne, bo obowiązek, tak? Żona, dzieci. Chciałby jak najlepiej, ale nie może. Znów osoba bezwolna w pewnym sensie. I ja wiem, że rozstać się ze swoim współmałżonkiem jest ciężko, zostawić dzieci jeszcze ciężej. Natomiast kiedy ja patrzę na swoje jakieś doświadczenie życiowe, to zdrada jest równie ciężką decyzją, taką wstrząsającą, co odejście od kogoś. Tak więc jeśli kogoś stać na zdradę, a nie stać na odejście, to tu jest coś mocno nie tak. Tu jest niechęć do podejmowania odpowiedzialności za samego siebie. Czyli znowu mamy do czynienia z facetem, który jest taką łupinką orzecha na wzburzonych morza falach, który, co on może, choćby chciał. I z kolei z opisu autorki, narratorki, bohaterki, wychodzi mi taka kobieta z zakasanymi rękawami, dosyć zdecydowana, podobna do mnie. Ja popełniałam ten sam błąd wielokrotnie, to znaczy ja chciałam widzieć w różnych ludziach w moim życiu, szczególnie w partnerach, kogoś, kogo szukam. I zwracałam tylko uwagę oczywiście na to, co mi odpowiada, a resztę jakoś sobie tłumaczyłam. I oczywiście te iluzje nigdy nie dawały rady. Niemniej jako osoba o charyzmie lidera, ja zawsze byłam w stanie za sobą kogoś pociągnąć, po czym strasznie było mi przykro, że ktoś się po prostu za mną ciągnie, a nie idzie koło mnie. I to jest takie, tak silne chciejstwo, że ja bardzo długo nie potrafiłam z tego wyjść. I to, co ja zrobiłam, to ja napisałam takiej historii miłosnej kilkaset stron. Rozprawiłam się z każdym swoim chciejstwem jeszcze raz i jeszcze raz, patrząc na swoją komiczność właśnie w tych takich, bo ja chcę. I czego to ja nie zrobię, żeby mieć to, czego chcę. To było jedno, co zrobiłam, a drugie to ja sobie stworzyłam to, czego chcę, w innym obszarze życia. Ja naprawdę miałam problem z tym, żeby sobie poradzić z tym chciejstwem, ponieważ dla mnie związek to jest w ogóle najatrakcyjniejsza rzecz w życiu. Im bardziej jest się osobą wyrazistą, niemiałką, tym mniejsza szansa na odpowiedniego partnera, bo się po prostu więcej wymaga, bo się jest takim chropowatym, szorstkim, kanciastym, nie wszystko pasuje. Im bardziej obłą ma się osobowość, tym bardziej druga obła, a nawet właśnie kanciasta osoba się jakoś tak przypasuje i to jakoś będzie. Natomiast jeśli jest się jakimś, bardzo jakimś, to ten partner też musi być bardzo jakiś. Więc ja byłam bardzo długo przekonana, że ja po prostu nie spotkam takiego kosmity, który byłby odpowiednim dla mnie partnerem, nie dlatego, że coś jest ze mną nie tak. Po prostu szansa na spotkanie mojego odpowiednika jest bardzo niewielka. I ja się w ogóle nie potrafiłam z tym pogodzić, w związku z czym pakowałam się w różne dziwne związki. Tym bardziej,
że ja mam w sobie ogromną akceptację w ogóle dla tego, jaki ktoś jest. Więc zanim mi zacznie coś nie odpowiadać w drugim człowieku, to on mi musi mocno już zaleźć za skórę. Metoda, którą ja na to znalazłam, ciężko mi tutaj jest dużo interpretować z tego opowiadania, nie ma tu symbolizmu, postaci są jasne. To, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć, co ja z tym zrobiłam, bo jest mi to problem bardzo bliski. Zresztą Beata też jest taką osobą, która wyraźnie, mimo że pracujemy online, bardzo wyraźnie się mi jawi. Tak, ja od początku ją widzę, od początku ją kojarzę, od początku ją sobie wyobrażam. Z twarzą, z fryzurą, z ubraniami, calusieńką w szczegółach. Więc tym bardziej wiem, że jest to problem charyzmatycznych, wyrazistych kobiet. Tym bardziej, że no, mamy kryzys męskości, ten kryzys narasta, ponieważ mamy teraz tak zwane pokolenie płatków w śniegu, gdzie jest w ogóle kryzys osobowości de facto, tożsamości. I takie osoby mają bardzo ciężko znaleźć drugą osobę. Więc ja wypełniłam w którymś momencie swoje życie innymi ludźmi, celami i zadaniami do tego stopnia, że ja po prostu już nie miałam czasu absolutnie ani na jakieś poznanie jakiegoś mężczyzny, ani nawet nie bardzo sobie wyobrażam, jakby on miał funkcjonować w moim życiu. Zgodnie z najważniejszą zasadą magiczną, mi wyjebane, a będzie ci dane. Wtedy się oczywiście pojawił Remigiusz i ten czas mi zaczął jakoś tak rozciągać przez rozmowy, przez internet. A potem po prostu przyjechał tu i już został. I to się wszystko jakoś samo potoczyło. Natomiast ja musiałam podjąć, jakby częściowo podjęłam pewne decyzje, które mnie odciągały od tego fixum dirdum na punkcie tego, że ja muszę znaleźć tego swojego wymarzonego partnera. Bo oczywiście im bardziej się szuka, tym więcej zniekształceń poznawczych się pojawia. Tym bardziej właśnie możesz dopasować jakieś swoje wyobrażenie do przypadkowo tak naprawdę spotkanej osoby. Albo co gorsza, do osoby, która kameleonizmu używa do manipulacji. Bo tak się stajemy ofiarami w toksycznych związkach, ofiarami narcystycznych partnerów, że bardzo jasno, będąc same bardzo określone, bardzo określony sposób wyrażamy, czego oczekujemy, czego chcemy, czego szukamy i po prostu osoba toksyczna serwuje nam postać wykreowaną w oparciu o nasze własne deklaracje. To nie jest taka dobra rada z memu, ze zdjęciem zachodzącego słońca na łące, że pokochaj siebie, a inni cię pokochają. Nie. To nie było takie proste. Ja mam słabą, silną wolę, w związku z czym ja wiem, co zrobić ze słabą, silną wolą. Mianowicie trzeba człowieka, czyli w tym wypadku samą siebie, wpakować w pewne sytuacje, w których ja nie mam wyjścia, tylko po prostu muszę wziąć, za coś wziąć, w garść i tak dalej. Zdarzało mi się łatwo podejmować jakieś rygorystyczne diety czy jakieś rygorystyczne wysiłki, ale na ogół ja po prostu musiałam się wpakować w coś. I tak po prostu wpakowałam się w budowanie społeczności wokół fundacji i w ogromną ilość pracy, w ogromną ilość zobowiązań. Także ja od samiutkiego rana do samiutkiego wieczora pracowałam non-stop z ludźmi, świątek, piątek i niedziela. I nagle mój czas zrobił się tak wypełniony, że ja po prostu przestałam mieć szansę szukać, rozglądać się, przypasowywać do kogoś swoje wyobrażenia. I w zasadzie to jest tyle, co mogę powiedzieć o tym opowiadaniu. Natomiast na tym przykładzie można jasno powiedzieć, czemu takie ćwiczenie służy. Otóż czym innym jest, kiedy osoba do mnie przychodzi, do mnie czy do kogoś i mówi, jaki ma problem? A czym innym jest, kiedy piszę taką krótką charakterystykę, takie bio na swój temat. Ja tutaj jak na dłoni, oczywiście po dodaniu tego jednego zaczepnego zwrotu akcji, jakim jest pojawienie się wróżki chrzestnej, widzę, w czym jest problem. Kiedy człowiek sam chce opowiedzieć o swoim problemie, trwa to zazwyczaj tygodniami lub miesiącami. Kiedy zadaje się pytania jako coach, terapeuta, pracownik socjalny, koleżanka, przyjaciółka, rozmówca, obserwator,
to są to nadal pytania na poziomie świadomym, a więc ja mogę się dowiedzieć tylko tyle, ile ta osoba sama o sobie rozumie. Natomiast kiedy stawiamy taką abstrakcyjną sytuację, taki nagły zwrot akcji w klimacie fantazy, to ta pierwsza reakcja autora tekstu jest reakcją w dużej mierze podświadomą, a więc odruchową, a więc pokazującą schemat jakiś. I w jednym i w drugim opowiadaniu natychmiast po moim zwrocie akcji autorki pokazują mi jak na dłoni, w czym jest rzecz. Pokazuje się też to poprzez kontrast pomiędzy pierwszą a drugą częścią opowiadania. I mimo wszystko, pisząc, one troszeczkę się dystansują do siebie. Mimo wszystko pokazują, jak to wygląda z boku. Na początku to jest tylko taka charakterystyka, to jak siebie widzę. Natomiast zaskoczony sytuacją, człowiek reaguje tym pierwszym, co mu przyjdzie do głowy. Nie może się namyślać, tak? Nie namyśla się, nie zastanawia się, jak się przedstawić lub nie korzysta z wiedzy, która jest taka uleżana, z wiedzy na swój temat. Tylko po prostu ma zaskoczenie w tym, co ja napisałam i reaguje na to, jak na zupełnie nową sytuację w życiu. A na każdą nową sytuację w życiu my zareagujemy schematem, według schematu, który nami rządzi, prowadzi nas na co dzień. Dlatego nie jest istotne, że to jest sytuacja zupełnie abstrakcyjna, fantastyczna i wymyślona. Ona pokazuje schemat. Im bardziej jest przerysowana, tym to wskazanie jest bardziej wyraźne, też bardziej po prostu przerysowane. Kilka myśli jeszcze ode mnie. Jest bardzo wyraźny kontrast pomiędzy dwiema autorkami. Przypuszczam, że to nie jest kontrast oparty na dużym stopniu na różnicach w osobowości. Też mi się wydaje, że nie jest, dlatego że Aneta jako uczestnik grupy jest osobą właśnie inicjatywną. Tak, powiedziałbym, że zarówno Anetę, jak i Beatę widać mniej więcej porówno. Są bardzo, w bardzo podobnym stopniu wygląda ich aktywność. Obie są bardzo inicjatywne, obie bardzo mocno kojarzę, wyróżniają się bardzo od samego początku swojego uczestniczenia w programie DD Detox. I myślę, że to jest, jeżeli chodzi o Anetę, to ta taka suchość, oszczędność, brak fabuły, na to w zasadzie odpowiada ten fragment, który wcześniej wspominałem. To znaczy Beata mówi, Aneta mówi o sobie, że zawsze jej się wydawało, że drugi człowiek może ją albo kochać, albo nienawidzić. Natomiast Beaty w tej takiej sferze tego wczesnego wychowania, wczesnych wyobrażeń o sobie w świecie rysuje się zupełnie inna postawa. Dziecka zdolnego, ale leniwego, od którego się bardzo dużo wymaga, ale którym się mało kto interesuje, który jest bardzo z boku, ale bardzo w swoim świecie. Czyli u Beaty była przestrzeń, tak jakoś nie ścierały się może ze sobą pewne siły, czynniki zewnętrzne, że w przypadku Beaty zaistniała przestrzeń, że ona faktycznie mogła siebie zobaczyć przede wszystkim i w siebie wnikać, a nie tak jak u Anety, że pierwszą osobą, którą ona zauważyła, była ta druga osoba i pytanie, tak? Konieczna odpowiedź, czy ta osoba mnie kocha albo nienawidzi. Dlatego też u Beaty widać tę większą otwartość. W ogóle pisze o sobie, nie tak jak Aneta, pisze o sobie. I z tej drugiej opowieści wybrzmiewa duża doza ciepła. Takiego sympatycznego stosunku w ogóle do życia. Pomimo, że też jest mowa o różnych przecież nieprzyjemnych, negatywnych doświadczeniach. Faktycznie przy opowiadaniu Anety ja miałam poczucie takiej laboratoryjnej sterylności. Jakby ona sama była obiektem obserwacji w laboratorium. I teraz, ja Beatę też bardzo dobrze kojarzę z wyglądu. Są osoby, które mają twarze. Po prostu są twarzowe. I Beata taką osobą jest. Wygląda bardzo charakterystycznie. I Anna powiedziała wcześniej, że w Beacie dostrzega
trochę siebie. Znaczy, że to też, że to jest taka kobieta z zakasanymi rękawami, że jest taka ambitna do przodu, dużo rzeczy widzi, bardzo dużo do niej dociera. Jak rozwiązuje jakieś swoje problemy, które ma i doświadczenia, które ma, są bardzo złożone, bogate. I ona jest spójna ze swoją postacią. Natomiast ja o Anecie wiem, że jest osobą inicjatywną. Też ją bardzo wyraźnie kojarzę, a mimo wszystko, kiedy ona o sobie pisze jako o postaci, to ja właśnie widzę tylko ten niedzielny szlafrok. To jest bardzo ważna uwaga, tak, bo widzimy po aktywności, że i Aneta, i Beata należą do pewnego typu osób, tutaj już nie generalizując za bardzo, ale to jest pewna kategoria właśnie osób takich do przodu, inicjatywnych, ambitnych, odważnych na pewno, rzetelnych i na pewno wytrwałych. I teraz jest mowa o tym u Beaty, że od niej, że była dzieckiem zdolnym, ale leniwym i że od niej oczekiwano więcej aktywności niż była w stanie dać. Znaczy, może to nie jest aż tak mocno powiedziane, ale pewnie to się właśnie za tym kryje. To, co robiła, było niewystarczające, czyli oczekiwano od niej więcej. Jak od młodych lat dziecko napycha się takimi komunikatami, to wyrabia się w nim, powstaje taki bąbel i ten bąbel to jest takie poczucie nie do czasu, że cały czas jest się z tyłu, za samym sobą, że ma się zaległości. Co za tym idzie? Człowiek zaczyna się przesadnie do wszystkiego przygotowywać. Paradoksalnie, chociaż się od niego wymaga, żeby działało, to dziecko zaczyna się przygotowywać, bo się czuje nieadekwatne, nieodpowiednie, nieprzystające, bo po prostu jest go za mało. Wiadomo, że czas upływa, życie idzie do przodu, tych rzekomych zaległości jest coraz więcej, tych procesów przygotowawczych jest coraz więcej, a tak naprawdę czasu coraz mniej, człowiek jest coraz starszy i powinien się zajmować coraz poważniejszymi rzeczami. Inne wyzwania do niego przychodzą z czasem, tak? Im jest starszy. I to powoduje ogromny stres, a jednocześnie z całej tej narracji Beaty, tak jak powiedziałem wcześniej, bije taka bardzo duża sympatia do życia. Ja widzę, że Beata jest mimo wszystko uśmiechnięta od ucha do ucha i zaskakująco spokojna pomimo bardzo dużej ilości stresu w swoim życiu. I prawdopodobnie, ja tak to sobie wyobrażam, przynajmniej takie wyobrażenie mi tutaj pasuje, że Beata nie robi ze swoim życiem tak wiele, jakby mogła. Co w zasadzie pokrywa się z tym też, co mówiła Anna o sobie. Beata się jakby tak trochę rozlała w którymś momencie i przestała w sobie samej widzieć główny taki motor swojego życia, a zaczęła z dużą łatwością znajdywała w swoim życiu miejsce dla mężczyzn. A uważam, że o ile tutaj w żaden sposób nie oceniam przecież tych wszystkich kontaktów, znajomości, relacji i tak dalej, to zbyt dużą rolę mężczyźni odgrywają w jej życiu, aż tym bardziej to bije w oczy, kiedy myślę o tym, jak mądrą i uzdolnioną kobietą jest Beata. A ponadto też jest tutaj mowa w tej opowieści o tym, że cały czas jej brakuje zasobów do realizacji marzeń. Ale ja myślę, że Beacie niczego nie brakuje. Ja też myślę, że nie brakuje zasobów, tylko brakuje koncentracji, bo ona jest właśnie postawiona na ten punkt, który rozprasza i obciąża. To znaczy, szczęśliwa relacja miłosna wypiera człowieka z wszelkiej energii i z wszelkiej wiary tak bardzo, że ciężko jest w ogóle coś realizować. Natomiast gdy się zrywa taką toksyczną relację, to nagle natychmiast czuje się taki power do działania, natychmiast otwierają się oczy, że mogę to, mogę tamto, zrobiłabym tamto. Paradoksalnie właśnie zamiast smutku, chociaż on też jest, pojawia się dużo dodatkowej energii. I teraz przed chwilą po prostu zobaczyłam Beatę taką wymachującą rękami do tyłu, jakby odrzucającą, zrzucającą z siebie to pragnienie miłości i po prostu idącą przed siebie, wyciągającą te ręce. Widzę w ogóle takie podwinięte spodnie, traperki i taki ciepły, pomarańczowo-brązowy sweter na niej, wyciągającą ręce po prostu do zrobienia czegoś. Taka dorosła Pippi Langstrump, której nikt nie będzie mówił. To jest takie moje podświadome obraz. Za to, co do Anety, to mam właśnie obraz takiej sterylności, takiej białości i to, że ona może być sobą, tylko jak nikt nie patrzy. Że ona się cały czas rozgląda, czy ktoś się znowu na nią gapi, czy ona jest znowu pod jakąś lupą.
ciężko jest z pozycji takiego laboratoryjnego obiektu machnąć tak rękami i zrzucić z siebie całe to laboratorium. Oczywiście to wszystko jest tylko w głowie, tak? Bo to my nadajemy większości rzeczy w naszym życiu siłę, rangę i moc. I to nie jest laboratorium. Natomiast jeśli się całe życie żyło w poczuciu, że jest i że to wielki brat patrzy, to oczywiście bardzo ciężko jest dostrzec siebie jako kogoś, kto jest chociażby w stanie temu wielkiemu bratu wsadzić palec w oko. I warto właśnie poćwiczyć w takiej literaturze to stawianie granic, to takie metaforyczne wsadzanie palca w to oko, zamykania szafki. Natomiast Beata może się porozprawiać w swoim opowiadaniu z takimi próbami zobaczenia w obecnym przyjacielu i w poprzednich partnerach tego faceta, którego opisała. Ja to po prostu widzę tak, że opowiadanie przeradza się w taką fabułę, w której ona nosi taki kartonowy, idealny wzór tego faceta i po prostu go nakłada na poszczególnych facetów, którzy jakąkolwiek cechą przystają do tego. I wciąż po prostu umawia się z tym kartonowym facetem nałożonym na przypadkowych ludzi, poprawia go, dorabia mu, nie wiem, a to rzęsy, a to skarpetki, a to, nie wiem, takie paznokcie, palce czy inne, a to taką książkę w jego teczce, a to taką i całą swoją moc twórczą po prostu marnuje na stworzenie tego kartonowego faceta. I to tyle na dzisiaj. Było jeszcze kilka opowiadań opublikowanych. Nie czytaliśmy. Mamy półtorej godziny materiału. Nie czytaliśmy ich raz ze względu na długość nagrania. Dwa, nie każdy był chętny. Wszystkich uczestników zachęcam do takiego spojrzenia na swoje opowiadania, do kontynuowania opowiadań. Jeśli będziecie chcieli, to ja wam mogę te zwroty fabularne dalej umieszczać, możemy to ciągnąć w ramach detoksu. A jeśli jeszcze ktoś chce się do naszego detoksu dołączyć, no to jeszcze przez chwilę przyjmujemy. Obecnie zasady wyglądają w ten sposób, że każda osoba chętna do dołączenia do programu DD Detox, programu pracy samemu nad sobą, w tym momencie jest zobowiązana do uiszczenia promocyjnej opłaty w wysokości 80 zł. To jest 50 zł za pierwsze 3 moduły i 30 za ten, który aktualnie mamy, i za każdy kolejny rozpoczynający się miesiąc już normalnie 30 zł. Wcześniejsze moduły należy przerobić już samemu. Niedługo będziemy zaczynać omawiać po kolei cechy behawioralne osób z dysfunkcjami, więc teraz jest najwyższy czas, żeby jeszcze dołączyły do nas te osoby, które się wcześniej nie zdecydowały tego zrobić. Kontaktować należy się ze mną, Remigiusz Piotr Wróbel, można mnie łatwo wyszukać na Facebooku, albo po prostu poprosić o kontakt ze mną przez skrzynkę messengerową Fundacji Przemocnie. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.